Prometeusz to postać z mitologii greckiej, która jest absolutnym kozakiem. Jego życiorys jest tak jednoznacznie pozytywny z punktu widzenia ludzkości, że sporo badaczy porównuje go do greckiej wersji Jezusa Chrystusa. Nie jest to ani żart, ani nawet przesada z mojej strony. Kochał ludzkość i chciał dla niej jak najlepiej. Tak jak twój kolega z klasy poświęca całą swoją uwagę i energię karierze piłkarskiej w dynamicznie rozwijającym się klubie z siódmej ligi powiatowo-gminnej, tak samo Prometeusz każdą wolną chwilę poświęcał ludzkości. Na początku ciekawostka, która może całkowicie rozwalić twój światopogląd. Zgodnie z mitologią grecką, to nie najsilniejszy z bogów, jak mogłoby się wydawać, czyli Zeus, albo wcześniej Kronos, a nawet w ogóle nie Bóg, tylko Tytan stworzył człowieka. Rozróżnienie pomiędzy Tytanami a bogami jest w sumie dość symboliczne, bo Tytan to też bóg, ale z tak zwanego pokolenia olbrzymów czyli istniejącego przed bogami olimpijskimi tymi powiedzmy OG, bogami głównego nurtu, takimi jak na przykład Atena, Zeus czy jakiś tam Dionizos. Oznacza to tyle, że Tytani mieli skillę z poprzedniego pacza też dobre? też fajne i atrakcyjne, ale pozwalające na ogranie ich przez kolejną generację, no właśnie na przykład Zeusa. No więc jak mówi nam historia Prometeusza, ulepił on człowieka z gliny pomieszanej ze łzami, czyli z dwóch składowych ciała przeciętnego maturzysty. <laughs> duszę dał nam z boskiego ognia, którego parę iskier podkradł z rydwanu innego boga, Heliosa. Co ciekawe, pozostali bogowie byli ze stworzenia człowieka zadowoleni w podobny sposób, jak mama jest zadowolona z pierwszej kubki swojego niemowlaka. Niby fajnie, że jest, ale nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia. To dlatego, że człowiek Prometeusza był o wiele słabszy od tytanów, bo był trzy razy niższy, jego ciało ledwo trzymało się na nogach, a kości pękały pod jakimś drobnym ciężarem. Różnił się od zwierząt, bo z wyglądu był taki jak bogowie, tylko że dosłownie we Wszystkim był gorszy i nie miał żadnych superciosów, typu miotanie błyskawicami, albo bycie gwiazdą, czy latanie. Prometeusz, trochę dlatego, że chciał zaimponować swoim kolegom bogom, którzy mu po prostu dokuczali, a trochę dlatego, że chciał po prostu jak najlepiej dla ludzi, których po stworzeniu traktował jak swoje dziecko, postanowił nam pomóc. Z tego powodu stwierdził, że pokaże ludzkości ogień, a następnie nauczy ich wykorzystywania go do obrony. Zrobił to z pełną świadomością, że sprzeciwia się tutaj Zeusowi, bo z perspektywy Olimpu. Władanie ogniem było właśnie jedną z takich supermocy, zarezerwowaną dla bogów. Prometeusz nie tylko pokazał ludziom ogień, ale też później nauczył ich przetapiać metale, gotować jedzenie, uprawiać role, kuć zbroje, budować domy, czytać, pisać, organizować gale trikowe i ujarzmiać siły przyrody. Człowiek Prometeusza był gotów na wszystko, co czekało go w dorosłym życiu. No może poza wylosowaniem lalki na długiej formie y, egzaminu pisemnego na maturze z polskiego, ale na to nic cię nie przygotuje. W środku mitu o Prometeuszu dostajemy dodatkowo mit o stworzeniu podstępnej kobiety, która według starożytnych Greków była programem damage Control na działania Prometeusza. Chodzi o Pandorę i wątek ten jest w sumie serio, dość ciekawy, także pokrótce go tutaj omówię. Zeus widząc, jak ludzie zaczynają ogarniać ogień, bał się, że zaraz zaczną się domagać obalenia jego panowania jako wszechboga. Kazał wtedy bogowi kowalstwa i ogólnie bogowi robienia rzeczy, czyli Hefajstosowi, stworzyć ludzką wersję miksu Ateny i Afrodyty czyli bogini mądrości i bogini piękna, ale dodać też szczyptę takiego uwodzenia i bycia fałszywym. Nice. Takie stworzenie nazwano Pandorą i miała ona rozproszyć Prometeusza, a potem w pełni skupić na sobie jego uwagę i po prostu rozwiązać problem yy, tak easy, po prostu zażegnać kłopoty. Prometeusz od razu jak zobaczył Pandorę, ogarnął jednak, że coś się dzieje. W sumie to od dawna spodziewał się reakcji Zeusa i jakiegoś podstępu. Spławił Pandorę i tyle. Inaczej zachował się jednak jego brat Epimeteusz, którego imię po starogrecku znaczy wstecznie myślący. Ten adekwatnie nazwany tytan w ciągu jednego dnia od poznania Pandory ożenił się z nią. Okazało się, że Pandora dostała od bogów prezent, który w postaci beczki albo puszki, bo tutaj różnią się wersje, przekazała swojemu nowemu mężowi. Prezent wyglądał całkowicie normalnie, tylko nie było wiadomo co jest w środku. Przed otwarciem tej puszki czy beczki przestrzegał Prometeusz, ale wstecznie myślący brat postanowił, że jakby Robi to i tak. Jak tylko podniesiono wieko tej puszki albo beczki, to na świat wyleciały wszystkie smutki, troski, nędze, choroby i w ogóle wszystko, co teraz do dziś uprzykrza życie ludziom na Ziemi. Więc jest to mit o Pandorze, ale przede wszystkim o puszce Pandory w sumie. Prometeusz stwierdził, że teraz zrobi psikusa Zeusowi, no bo wiadomo, że psikus z puszką Pandory był wymierzony właśnie w Prometeusza. Ten wątek i ten cały psikus to jest sytuacja, która obecnie wydaje się bardzo absurdalna, no ale jesteśmy w XXI wieku, więc dla zrozumienia trzeba po prostu wyobrazić sobie, że nagle że żyjemy wszyscy w y, antycznej Grecji. Prometeusz upolował zwierzę, które następnie podzielił na dwie części. Osobno złożył mięso, które owinął skórą, osobno kości i nakrył je tłuszczem. Chodzi o to, że podzielił to mięso i zrobił tak, że jedna część wyglądała nieapetycznie, a była super apetyczna, a Kości, czyli ta część nieapetyczna, ta, której się nie je na ucztach, taka no, niemile widziana, wydawała się w rękach Prometeusza super atrakcyjna, bo była obłożona czymś, co sprawiało, że wyglądała fajnie. Potem umówił się z Zeusem i, żeby pogodzić się, zaproponował, że Zeus może podjąć decyzję na temat ludzkości. Wziął dwa rodzaje mięsa i kazał wybrać. Która z tych dwóch części ma od teraz być przez ludzi poświęcana bogom, a która może być dla nich przeznaczona, to znaczy którą mogą sobie spożyć. No i właśnie Zeus wybrał tą, która wyglądała spoko, ale nie była spoko, czyli same kości. A to mięso, czyli to, co jest fajne na uczty i w ogóle takie no, wartościowe, yy, pominął, dlatego że wyglądało nieapetycznie. No i było 1-1. Prometeusz sprawił psikusa Zeusowi. Ale jeżeli jest jedna rzecz, której uczy nas mitologia, to że nie można mieć jeden jeden na psikusy z Zeusem, bo z reguły w następnym akcie tej sceny robi się tysiąc do jednego dla Zeusa, i tak samo jest właśnie w tym przypadku. Ale co to daje tobie. Wyładowanie się. Zeus spędził następne dni planując zemstę. W końcu, jak już wykminił najdziwniejszą możliwą karę, na jego rozkaz przykuto Prometeusza do skał Kaukazu. Samo to, jako sposób na spędzenie reszty życia, już nie jest spoko, ale to dopiero połowa problemów Prometeusza. Na zlecenie Zeusa co dzień wygłodniały orzeł zlatywał do niego, do tych skał, by wyjadać mu wątrobę, która wciąż odrastała, co gwarantowało Prometeuszowi stały ból, no i generalnie wszystko, co najgorsze. Jak podkreślają niektóre wersje tego mitu, no i tak, żeby tutaj nie było za wesoło, bo ja również podkreślę, bo fajnie pokazuje to charakter Prometeusza, największą karą miała być dla niego w sumie nie jedno fakt, że mu coś wyjada wątrobę, tylko całkowita samotność. Nikt nie przeszkadzał mu w jego cierpieniu i nie odwracał uwagi od właśnie tej kary, no i to było przerażające. I dodatkowo nie wiedział on też, co dzieje się z ludzkością, co może być w sumie dobrą informacją, bo nie mógł podsłuchiwać Twojej odpowiedzi z lektury na temat lalki, ani nie przeczytał Twojej rozprawki porównawczej o dwudziestoleciu międzywojennym. <laughs> Więc w sumie tutaj y, profit Ale dla Prometeusza było to straszne, bo tak jak każdy ojciec troszczy się o swoje dzieci, tak on chciał się troszczyć o ludzi. Nie no, ale tak wracając do tego żartu o rozprawce, to i tak nie mógłby przeczytać y, tych twoich wypocin o dwudziestoleciu, bo w przeciwieństwie do Syzyfa, cierpienie Prometeusza wcale nie było wieczne. Miało takie być, ale w pewnym momencie Prometeusza uwolnił Herakles, który przechodził sobie obok skały, do której był przykuty, w trakcie robienia jednego ze swoich dwunastu questów. Bogowie nawet później przyjęli Prometeusza na Olimp. Także jeśli brakuje ci motywacji do nauki, możesz co jakiś czas zwrócić się o nią do Prometeusza, tak nawet dla urozmaicenia i zwiększenia swoich szans. Chociaż podobno, jak raz ktoś go poprosił o pomoc przy napisaniu rozprawki o Wokulskim, Prometeusz dobrowolnie przykuł się do skał Kaukazu i ogarnął sobie orła, żeby ten wyjadał mu wątrobę po raz kolejny tylko po to żeby nie musieć pisać tego wypracowania Mitologiczny Prometeusz to postać mega inspirująca i w sumie niemal jednoznacznie dobra i na pewno bardzo mocno powiązana z takim dobrem ludzkości. W sumie to jednoznacznie dobra, w sensie dosłownie nie wiem, co można mu zarzucić. Z motywów, które późniejsza literatura podkrada sobie z tej historii, najpopularniejsze są dwa. Czyli po pierwsze, podobnie jak w przypadku Cyzusa, fakt otrzymania przez niego potężnej i okrutnej kary w reakcji na sprzeciwienie się autorytetowi i władzy. Jest to jednak kara za działanie w słusznej sprawie przeciwko swojemu to znaczy w ramach poświęcenia czyli mówimy tutaj o działaniu bardzo fajnym, takim chwalebnym no właśnie ten wątek bardzo często łączy Prometeusza z Jezusem Chrystusem i część badaczy mówi, że to taki wzór Chrystusa, no ale z tym uwaga, bo nikt z nas nie chce być ukrzyżowany albo spalony na stosie w sumie bardziej, nie wiem czemu ukrzyżowany drugi motyw to symboliczne znaczenie pokazania ludziom ognia czyli sama koncepcja tego właśnie ognia czyli narzędzia do walki o swoją wolność, czy samostanowienie przez jakąś Społeczność. Motyw ten wykorzystywać będą później autorzy mówiący o wyzwoleniu człowieka spod różnego rodzaju władzy, religii czy np. nierówności klasowej. No, będzie się różnić, czym jest ogień, ale ten wątek będzie się jeszcze później przewijał i wracał. Oczywiście motywów i innych rzeczy, które wyciągnie z tej opowieści Twoja nauczycielka albo egzaminator na maturze, jest znacznie więcej, ale przyjemność ich odkrywania pozostawię Ci w Twoim zaciszu domowym. Miłego seansu. Grywa! W tym miejscu wrzutka poboczna, pokazująca jak to się wszystko ciekawie przewija, łączy, miesza i w ogóle wszystko jest ze sobą powiązane. Mit o Prometeuszu to tak naprawdę mit o powstaniu ludzkości, który ma wiele podobieństw do mitu cywilizacji Majów. Majowie jednak wygrywają z Grekami konkurs na bycie odklejeńcami epoki i w sumie serio warto dowiedzieć się dlaczego. W świętej księdze Majów opisane jest kilka prób stworzenia ludzi. Na przykład bogowie stworzyli ludzi z błota, ale oni byli słabi i nie trwali, no i po prostu to nie pykło. Kolejna próba była z drewna, dała takich ludzi, którzy nie mieli żadnej świadomości i nie mieli uczuć, nie mieli emocji, ale przynajmniej jakby. Istnieli, no ale w końcu z tego pomysłu też zrezygnowano. I w końcu do trzech razy sztuka, bo bogowie uformowali ludzi z mąki kukurydzianej, dając początek prawdziwemu pierwszemu człowiekowi. What the fuck is this piece of shit? To w sumie tyle. Nie ma co tej wiedzy jakoś szczególnie pogłębiać, bo średnio ci się to przyda, ale jeśli ma być jedna rzecz, którą zapamiętasz z tego materiału, to niech to będzie właśnie informacja, że zgodnie z wierzeniami majów wszyscy pochodzimy z mąki kukurydzianej. I z tą świadomością zostawiam cię dalej, nieważne czy uczysz się do y, egzaminu, sprawdzianu, matury, a może zaraz będziesz rozmawiać ze swoim dzieckiem o tym, jak się jeździ z samochodem. Cześć i dzięki, że oglądasz moje rzeczy.